Witam serdecznie. A dzisiaj, trzy rzeczy, o których najczęściej nie mówią ci kobiety. Także wysłuchaj uważnie. Po to, co dzisiaj powiem, może być bardzo istotne dla Twojego związku, relacji z kobietą. A na końcu, przygotowałem dla Ciebie niespodziankę. Pierwsza rzecz, która często jest ukrywana przez kobietę, to jest to, że ona ma jeszcze jakieś relacje z byłym facetem. tak? Bardzo często w tym temacie kobiety potrafią kłamać. Niejednokrotnie na konsultacjach zdarza mi się, że chłopak się żali. Poznałem dziewczynę, napisała no z jakimś tam kolegą, powiedziała, że to kolega, a na końcu się okazało, że to jest jej były facet, który dalej do niej startował. Była tam jakaś zażyłość pomiędzy nimi, no i oczywiście doszło do zdrady, tak? Nie zawsze tak musi być, ale zwróć uwagę na to, że kobieta zawsze cię będzie okłamywać co do byłego partnera. Nie tylko w kontekście tego, czy oni się spotykają, ale bardzo często też będzie nieszczerze odpowiadać na Twoje pytania. Kiedy się zapytasz, czy była zakochana, to ci powie, że nie była, że już się przeszłość dla niej nie liczy, a w rzeczywistości była z tym facetem 6 lat i na początku mówiła mu dokładnie to samo, co mówi tobie. Więc dużo kobiet w tym względzie naprawdę nie będzie szczere i musisz o tym wiedzieć. Kolejna kwestia to jest kwestia tego typu, że kobieta. Zawsze w myślach cię będzie porównywać do swojego byłego faceta. I kiedy ty się z nią spotykasz, nawet radzisz sobie z nią w łóżku, w sytuacjach intymnych, to na nie przyznać się do tego, że jesteś nawet od niego gorszy. Nie powie ci: Słuchaj, Piotrek, tobie nie idzie. Tomkowi wychodziło, ona ci tego nie powie, tak? Ona to gdzieś tam schowa z tyłu głowy i ty się o tym nie dowiesz. Natomiast często zauważysz, że kobieta zapytana coś nie tak, nawet w sytuacji łóżkowej, odpowie: nie, nie, wszystko w porządku. I tak naprawdę ty nie dostaniesz od niej rzetelnej informacji, że coś się dzieje, że to, co zrobiłeś, jej się nie podoba. To jest tego typu sytuacja bardzo często, dlatego uważaj na to, bo niejednokrotnie, jeśli chodzi o byłych facetów, kobiety potrafią naprawdę kłamać. I to nawet nie dlatego, żeby ci zrobić krzywdę, żeby cię okłamać, żebyś czuł się oszukany, ale według mnie dlatego, że kobiety się wstydzą przyznawać do tego, że już były zakochane, że już miały jakiegoś tam faceta. No i oczywiście, jak ona by coś takiego wyznała, to ty byś się pewnie swochował, obraził i miałaby z tobą kolejny problem. Kolejne kłamstwo, które często się pojawia u kobiet, to jest kłamstwo co do ilości partnerów, jakich kobieta miała. Jak zapytasz dziewczynę ilu miała facetów, to tak zacznie się zastanawiać i ci powie dwóch, tak? Ale to byli dwaj mężczyźni, z którymi ona żyła przez tam parę lat. A w międzyczasie zdarzały się zdrady, były imprezy, wcześniej też były imprezy, więc zawsze to, co ci nawet kobieta powie, przyparta do muru, kiedy ją przyciśniesz, to nie będzie tak naprawdę prawdziwy wynik. Zauważ, że dużo kobiet chodzi na imprezy w wieku młodzieńczym, szaleje, imprezuje, pije alkohol, jest ciekawa po prostu swojej seksualności, facetów i niejednokrotnie się może zdarzyć, że tu się pocałuje z jednym, z drugim, z trzecim, czwartym i tak na imprezie ma cztery pocałunki. Ja nie mówię, że wszystkie takie są, ale jak sobie zliczysz dokładnie jej doświadczenie, Życiowe, gdybyś miał naprawdę rzetelne informacje na jej temat, to by wyszło, że na tych facetów miała co najmniej kilka razy tyle, jak ci podaje. Więc jaki z tego wniosek, Ty po prostu, jeśli chodzi o kobiety, to jesteś totalnie niedoświadczony i potrzebujesz tych metod, które ci podaje, żeby wyrównać swoje umiejętności z kobietą, z którą się spotykasz, żeby ona też chciała z tobą być. I ostatnie kłamstwo kobiet, które często jest opowiadane facetom, szczególnie tym niedoświadczonym: Ja to bym pragnęła miłości, chciałabym się zakochać. No i to nieraz mówią kobiety po rozstaniach, co gorsze. No i oczywiście faceci się na to łapią, tak? Myślą sobie: Ale trafiłem, taka fajna dziewczyna jest po rozstaniu, szuka faceta, ja będę tym jedynym dla niej, nie? No i się spotyka z taką kobietą. Okazuje się, że ona jeszcze nie do końca uporządkowała swoje sprawy uczuciowe, emocjonalne. No i od takiej miłej dziewczyny, robi się zouzą, do takiej niezbyt stabilnej kobiety prowadzą jej emocje. I potem Ty się dziwisz, że niby miało być tak pięknie, że Ci naobiecywała związku, miłości, a zachowuje się bardzo wrednie, i kompletnie tego nie rozumiesz. Dlaczego ona szuka powodów do kłótni, dlaczego się z Tobą wykłóca, dlaczego szuka po prostu cały czas problemów? No bo ona przenosi te wszystkie sytuacje z przeszłości na Waszą obecną relację i dlatego z taką dziewczyną najczęściej nie stworzysz stałej, stabilnej relacji już na początku, kiedy ona zerwała z byłym facetem. Weź to pod uwagę, przemyśl to, co powiedziałem, i naprawdę zwróć uwagę na to. Że w wielu sytuacjach kobieta nie powie ci prawdy na temat byłego faceta, czy była zakochana, tylko będzie skrupulatnie ukrywać ten fakt, że ona nigdy nie była zakochana. Jak to mój dobry kumpel-przyjaciel powiedział, on się wyzbył czegoś takiego, że wierzy w to, że każda kobieta mówi mu, że jest tym pierwszym, tym jedynym, bo ona już prawdopodobnie mówiła to wielu facetom i wstydzi się to przyznać, aczkolwiek lubi kiedy po prostu się zakochuje i wtedy na nowo sobie lubi wytłumaczyć, że to jest ten jedyny facet, z którym będzie i tak dalej, tak? Łapeczkę do góry, zostaw jak się podoba ten film. Tylko do jutra do północy możesz sobie pobrać najnowszy materiał o tym, jak rozkochiwać kobiety, jak usłyszeć kocham cię od kobiety 50% taniej tylko jeszcze do jutra do północy. Bądź facetem, który bez problemu doprowadza uczucia kobiety do wrzenia, do tego, żeby kobieta naprawdę ci powiedziała kocham cię poczuła do Ciebie prawdziwą miłość, tłumaczę, jak to wszystko uzyskać, jak sprawić, żeby kobieta się w Tobie zakochała błyskawicznie, przez jaki proces emocjonalno-uczuciowy powinieneś przeprowadzić dziewczynę, żeby ona poczuła to coś i myślę, że to Ci się przyda, bo jeśli za bardzo się przemilałeś do kobiet, za szybko mówiłeś kocham Cię, za bardzo pokazywałeś swoje uczucia, to tutaj, w tym kursie dokładnie Ci pokazuję, jak to zrobić tak, żeby kocham Cię zadziałało, żeby kobieta była w Tobie niesamowicie zakochana, żeby sama Ci mówiła kocham Cię, zobacz o co chodzi. Kurs.uwodzeniewdzień.pl łamane przez promocja. Cały ten materiał 50% taniej jeszcze tylko do jutra do północy. Dlatego korzystaj, bo jutro o północy kasuję tą stronę. A dzięki tej wiedzy bez problemu odzyskasz dziewczynę, naprawisz związek, albo uwiedziesz kobietę, zdobędziesz kobietę, na której Ci zależy i będzie Ci mówiła kocham Cię. 50% taniej tylko jeszcze do jutra, do północy. Polecam, bo to działa i naprawdę zmieni twoje życie.